Ty też na co dzień spełniasz się bardzo mocno w biznesie. Budujesz też świadomość Polek w aspekcie, no przede wszystkim dbania o włosy, o skórę głowy i tak dalej. Jak zaczęła się twoja przygoda z tą dziedziną? To było bardzo dawno i jak mnie ktoś pyta, że kiedy to zaczęło się, już nie pamiętam. Ale wiesz, to jest taka pasja i chcę dzielić się swoją wiedzą i moimi umiejętnościami i to, co mogę dać kobietom w Polsce. I tworzymy piękno i chcemy, żeby to piękno było jak najwięcej. Ty też wspaniałe wartości przekazujesz swojej córce, a jak wiemy, obie musiałyście zmierzyć się z ogromną tragedią. Zmarł tata twojej córki, Żora, z którym w ogóle miałam przyjemność rozmawiać niejednokrotnie i był to dla wszystkich szok. Jak zareagowałaś na tę wiadomość? No to był szok. To bolało i ja myślę, że to było bardzo ogromne zaskoczenie, bo młody, wspaniały, utalentowany człowiek, jak odchodzi, to boli. To było bardzo, bardzo bolesne doświadczenie. I przeżywamy to do tej pory. Tak naprawdę ja nie mogę powiedzieć, że to przeszło. To nie przeszło. Nie wiem, kiedy to. To może nie przejdzie nigdy. Zostają nam wspomnienia. To ogromna utrata. I ja bym chciała, żeby pamięć o nim była. I wiem, że bardzo dużo ludzi go kochali. I To jest trudne. Oczywiście. Twoja córka wykazuje zainteresowanie tańcem? Ma talent? Ona jest bardzo artystyczna i ona uwielbia piękno. Ona jest piękna dziewczyna. Myślę, że nam wspaniale się udała. I ona jest bardzo wrażliwa, taka jak on. I ona nie wyraża zainteresowania tańcem. Ale ona wyraża zainteresowanie pięknym. I ona chce, właśnie ona chce być projektantem, ona lubi modę, ona lubi pięknie się ubierać, wspaniale się uczy, widzi swoją przyszłość bardziej w takiej ścieżce artystycznej. A czy pamiętasz swoje ostatnie spotkanie z Żorą? Pamiętam. Mieliśmy dobre relacje, chociaż nasze ścieżki się rozeszły i postanowiliśmy nie być razem, ale mamy wspólne, wspaniałe dziecko, wspieraliśmy ją razem i naszym wspólnym celem była właśnie ona, nasza Sonia. Nasze ostatnie spotkanie. To było przed świętami Bożego Narodzenia i przed urodzinami Soni, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak zorganizować jej imprezę urodzinową. I on przygotował dla niej prezent, który chciał jej dać i no nie zdążył. Nie zdążył. Wspaniałą jesteś matką, obserwuję twój Instagram. Jesteś też cudowną kobietą i bardzo, bardzo silną. Dziękuję ci za tą też niełatwą rozmowę i trzymamy bardzo mocno za ciebie kciuki i przede wszystkim za Sonię. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że ją czeka wspaniała przyszłość i ona ma wspaniałą rodzinę i kibicujemy jej. Dziękuję bardzo.